Czy warto dalej grać w Team Fortress 2? W skrócie... Tak. Bardzo tak. Ja jestem Daligowski i dzisiaj sobie pogadamy o tym... ja pogadam, wy nie możecie gadać, wy nie macie parowa głosu, bo ja nagrałem filmik, to nie jest live, nie... Czy piszcie w komentarzach, czy myślicie, że warto grać w te dwa. Ale no, czy warto dalej grać w tą grę? Moim zdaniem tak. I nie. Zależy, kim jesteś i czego oczekujesz od tej gry. Jeśli jesteś osobą, co jeszcze nie grała nigdy w tą grę i chce spróbować po raz pierwszy zagrać, to tak jakby będzie trochę ciężko. Ponieważ większość osób, co gra teraz w tą grę, to są albo właśnie nowi gracze, albo weterani tej gry, co grają w tą grę już od lat i mają ponad 3000 godzin. Więc dla takiego nowego gracza to trochę ciężko będzie cokolwiek zrobić, jeśli na taki serwer dołączysz akurat, gdzie właśnie sami weterani są, co tryhardzą. A jeśli jesteś osobą, co nie wiem, nie grała w tą grę od jakichś, nie wiem, kilku miesięcy, może rok, dwa, to po pierwsze nie oczekuj, że cokolwiek się zmieniło, bo aktualizacji ta gra już nie dostaje i raczej już nie będzie dostawać. Więc nie oczekujcie, że nie graliście jakiś, nie wiem, z rok albo parę miesięcy, dołączycie i nic tak naprawdę się nie zmieni. Jedyne, co się zmieniło, to to, że coraz więcej botów jest. To jest jedyne, co się zmieniło. I jedyne miejsce, gdzie można tak naprawdę normalnie sobie pograć, to serwery społeczności. Casual już tak naprawdę trochę umarł. Oczywiście czasami znajdziesz jakiś serwer, gdzie nie ma żadnych botów, ale to jest rzadkość. Wierzcie mi, że łatwiej wygrać chyba w Totolotka, niż znaleźć serwer bez botów, już naprawdę. Nie no, może przesadzam, ale no, wiecie. Jeśli gracie w TFA i próbujecie czasami zagrać casuala, to wiecie jak to jest. Czasami dołączysz na jakąś mapę albo na jakiś tryb 10 razy, żeby dostać serwer bez botów. Ale nawet mimo tego... Mimo tego, że są boty, mimo tego, że gra nie dostaje aktualizacji, ta gra nadal jest bardzo dobra, jest świetna. To jest nadal moim zdaniem najlepsza darmowa strzelanka dostępna. Nawet jeśli boty już przejmą tą grę, będzie, nie wiem, Valve oficjalnie tak powie, że porzucamy tą grę, nadal będę mówił, że warto w to grać i że to jest najlepsza strzelanka, bo ta gra jest ponadczasowa. Naprawdę, ponadczasowe jest. Nieważne co się stanie, ta gra będzie cały czas dobra. Teraz widzicie jeden z powodów, czemu warto grać w tą grę. Dwóch niebieskich snajperów i szpieg prowadzą Kongę w 2022 roku. Jedyne co możesz zrobić, to dołączyć, nie? No, no co no. Wystarczy, że jedna osoba zacznie tańczyć i nagle cały serwer tańczy. No i to jest właśnie powód, czemu ta gra jest taka świetna i dlaczego warto grać cały czas. Nie ma drugiej takiej samej gry jak Team Fortress, po prostu nie ma. Ta gra jest jedyna w swoim rodzaju. Wskażcie mi jakąś inną strzelankę, gdzie można tańczyć Kongę z przeciwną drużyną i nie zabijać się przy okazji. W sumie teraz jak nagrywam ten filmik, tak zauważyłem, że ja gadam mniej więcej to samo, co gadałem w moim filmiku, dlaczego TF2 tak długo przetrwał. Ja nie pomyślałem o tym. No, więc jeśli chcecie kolejny powód, czemu warto w to grać, to tutaj jest. Użytkownik Żuraw, który robi Spycraba w 2022 roku. No, nie wierzę, no. Ja nie wiedziałem, że spotkam jeszcze kogoś, co robi Spycraba, naprawdę. Ja myślałem, że to już jest dead mem, już totalny. Jeszcze wracając do tego, do nowych graczy i weteranów, co wcześniej mówiłem. Jeśli jesteś takim właśnie nowym graczem i faktycznie chcesz, nie wiem, nauczyć się w to grać, to trochę zajmie. To naprawdę trochę zajmie. I jeśli chcesz, mówię, zacząć grać, to musisz się liczyć z tym, że są weterani. I są nuby, to nie? I nuby nie mają szans za bardzo z weteranami tej gry. No nie oszukujmy się, ale tak już jest w tym TF-ie, nie? Tak już jest w tym TF-ie. Uczenie się mechanik tej gry trochę zajmie, bo nie oszukujmy się, ta gra jest dość trudna do ogarnięcia dla takiego nowego gracza, jeśli sami weterani już w to grają tak naprawdę. Ale ogólnie ta gra jest bardzo wciągająca i jeśli, mówię, jeśli chcesz normalnie pograć, to nawet nie próbuj na casualu już. Już nawet nie próbuj, bo nie warto, po prostu dołącz na jakiś serwer społeczności, bo nadal są serwery społeczności, które mają rotację map casualowych. To nie? Jest nawet jeden polski. Jeśli właśnie jesteś takim nowym graczem, nie? To nie poddawaj się, jeśli cały czas umierasz, to nie poddawaj się, jeśli faktycznie chcesz się nauczyć w to grać. Obejrzyj sobie mój filmik, który teraz widzicie na ekranie, jeśli jesteś nowym graczem, on powinien trochę przynajmniej pomóc, nie mam pojęcia, chyba.
Napiszcie w komentarzach też swoje myśli, dlaczego warto grać, jak myślicie? Ja staram się pod każdym filmem czytać prawie wszystkie komentarze. Może nie daję już tak za dużo serduszek, co kiedyś, bo kiedyś to serduszkowałem wszystko, ale teraz mi się tak za bardzo nie chce. Ale staram się czytać wszystko. Jeszcze zanim skończę ten filmik, bo to już jest końcówka, jak coś, możecie wyjść, ale jeśli jesteście ciekawi, to sorry, że nie było filmów przez jakieś, nie wiem, 4 czy tam 5 dni. Ale tak trochę straciłem wenę twórczą ostatnio i po prostu nie miałem za bardzo ochoty. I ostatnio sobie Elden Ringa przeszedłem całego, to jest bardzo fajna gierka i zacząłem sobie Wiedźmina 3 przechodzić. Wiem, ja nigdy nie przeszedłem Wiedźmina, ja nigdy nie grałem w ogóle w tą grę, ale zapowiada się zarąbiście i nie pytajcie, czy będę wstawiał filmiki z tego, bo raczej nie, bo wolę sobie na spokojnie w to zagrać w wolnym czasie. A co to jest? Coś ty mi tu... Coś... Dobra, jemu chleb. Aha. On mnie... Jeśli miałbym robić serię z tej gry, to... No, to trochę by zajęło i mi się tak za bardzo teraz nie chce robić serii żadnych gier, bo nie mam za bardzo czasu. Jest za mało godzin w dniu, co nie? 24 godziny to za mało. Dla mnie w dniu, więc no ja się będę z wami żegnał, dzięki za oglądanie, mówię, napiszcie w komentarzu, co wy myślicie, dlaczego warto grać w TF2, dlaczego wy cały czas gracie. I mówię, ogarnąłem, że ten filmik jest bardzo podobny do tego, co robiłem jakieś 4 dni temu, czy tam 5, ale dobra, nieważne. Myślałem, że wpadnę na jakiś fajny pomysł, ale nie, okazało się, że nie. Dobra, a i tak to wstawię, bo coś w końcu muszę. Dobra, cześć.